zostawił mnie, po prostu taki on jest. Nie, żartowałem, zobaczcie. Gdzie jest? Tutaj, tam jest, o tam jest. Nie tam, tam jest. O, idzie, butelka była. Dobra, ale nie o butelce była mowa. Dzień dobry, drodzy moi, witajcie. Kolejny odcinek naszego cyklu o międzyrzeckim rejonie umocnionym. No i tu, nie powiem już, że gospodarzem. Naszym przewodnikiem będzie oczywiście Przemek. Przemku, witamy bardzo serdecznie. Padła bateria, ale to co? Drodzy moi, witamy was bardzo serdecznie. Przemek i Tomek na nowym obiekcie. Obiekt numer? To jest Panzerwerk 743, chociaż w niektórych materiałach jest przedstawiane jako 745. Cóż to jest za obiekt? Poza tym, że jest to Panzerwerk? No jest to bardzo ciekawy obiekt, ponieważ łączy w sobie cechy obiektów pojedynczych, wolno stojących, z cechami obiektów posiadających połączenie z systemem podziemnym międzyrzeckiego rejonu umocnionego. I tu jest wejście. Mieliśmy to później powiedzieć. Okej, tak, jest wejście. A, no dobra, spaliłem temat. No ale dobrze, skoro już jesteśmy przy tym Panzerwerku, co tu jest? Wejście, a jednocześnie wyjście z obiektu. A tam drugie. A tu drugie, no właśnie, to niewiele obiektów jest w ten sposób zorganizowanych. Tutaj oczywiście mamy płytę z karabinem maszynowym. Tak. Karabin maszynowy kalibru 7,92 mm. Czyli 7-centymetrową blachę? Nie, to 8-milimetrową blachę powinien przebić. Nie mówiąc o rosłym facecie, który zbliża się do obiektu, to jego powinien pozamiatać zupełnie. Bo tak też było to wszystko skonstruowane. Obiekt niezbyt wysoki, wydawałoby się zasypany z każdej strony i niezbyt okazały, ale to jest tylko i wyłącznie złudzenie optyczne, bo jego jest więcej pod ziemią, prawda? Tak. W związku z tym, z której strony idziemy? Wchodzimy czy obchodzimy? Obchodzimy. Ja myślę, że ten obiekt to sobie obejdziemy. W mojej ocenie to jest bardzo niebezpieczny obiekt. Jeden z na pewno niebezpieczniejszych. Także tutaj raczej stosujcie wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa, byście nie zrobili sobie krzywdy albo krzywdy nie zrobili komuś. Obiekt jest dosyć mocno wysadzony, dosyć mocno zniszczony. Tu jest pierwsza jak gdyby ściana, jak widzicie, ale to jest ściana wzmacniająca tak naprawdę. To jest tak zwany oryllion, przedłużenie elewacji obiektu. No właśnie, ta ściana została przesunięta, w związku z tym obiekt jest może nie, że mniej stabilny, ale może się okazać, że bardziej niebezpieczny. I no i właśnie, i dochodzimy w tym momencie do szczytu tego Panzerwerka. Widzimy pierwszy otwór, czy tu była kolumna, czy tu była wieżyczka? Tak, ale nie wystawała, bo tu była wieża moździerza maszynowego. Czyli ona była równa z gruntem w tym wypadku. Ze stropem obiektu. Pierwsze miejsce, które zostało wysadzone. Tu był Panzerwerk, czy go nie było? A to za chwilę powiemy o ciekawostce. Tutaj nie jest punkt obserwacyjny, tylko miotacz gazowy. Miotacz płomieni. No i właśnie. Zobaczcie. To nie jest wcale przejście między bunkrami. To nie jest wcale miejsce, gdzie zlewało się na przykład wodę. To jest obiekt, który powstał prawdopodobnie nieco później, prawda? To znaczy, jak część była przerwa w ciągłości pracy, no widać, że nie jest jednolita bryła tego obiektu. Dlaczego jest taka odległość? Bo ja zapytałem na początku, mówię, Przemek, ale to jest przecież niemożliwe. No jest możliwe. W momencie wybuchu ten obiekt został po prostu odsunięty. On powinien być tu. To miejsce i to miejsce powinny być połączone z sobą. Okazuje się, że no wygląda to troszeczkę inaczej. Źle pokazałem, źle. To powinno być o, z tym. A tu jest jeszcze jeden kawałek przesunięty. I z tamtej strony jest podobnie. Te wybuchy wszystkie. No, a kto to wysadził? Czy to wojska zaprzyjaźnione? Wysadzanie obiektów to zaangażowanie, to byli... Wszyscy. Tak, wszyscy.
Były obiekty, które wstępnie zostały uszkodzone, pozbawione możliwości bojowych przez Niemców. Pierwsze próby niszczenia obiektów żołnierze Armii Czerwonej przeprowadzali już w lutym, mówi się o dacie 14 lutego, a w latach 50. Polacy dokończyli to, co jeszcze można było wysadzić, to, co nie zostało wysadzone, wysadzili i dokończyli wcześniej zaczęte prace związane z niszczeniem obiektów. Czyli niewiele brakowało, a moglibyśmy tego obiektu nie oglądać tak naprawdę, bo mógł zostać zupełnie zniszczony, zmieciony z powierzchni ziemi. Przejdziemy tu jeszcze kawałek, aby pokazać wam drugą część tego obiektu. To w ogóle wygląda, jakby on był jeszcze wyższy. Czy tu była jakaś jedna kondygnacja, ewentualnie coś nabudowanego? Jeżeli chodzi o kondygnację tego obiektu, to w zasadzie są cztery. Tutaj była pierwsza, to była kondygnacja bojowa, pod nią druga kondygnacja mieszkalna, trzecia to jest, no już było powiedziane, to jest na szybie i czwarta, na najniższa, to którą można zobaczyć dopiero po wejściu do szybu, co nie jest proste, od razu muszę powiedzieć. No to co, to w takim razie zbliżamy się do wejścia do obiektu. Troszeczkę z premedytacją, przyznam się, wchodzimy do tego obiektu i z premedytacją nie pokazałem, gdzie znajduje się to wejście. Pewnie ci, którzy śledzą obiekty MRU, wiedzą, w jaki sposób wejść do tego pancerwerka. My natomiast troszeczkę, żeby to podmaskować może. Przemek, jesteśmy na, nazwać to można parterem? Musimy to już raczej piwnica. Bo na planie jest jedna kondygnacja. Czyli to jest druga kondygnacja, powiedzmy. Tak. Mnóstwo różnego rodzaju pomieszczeń. Pokrótce, cóż za pomieszczenia się tu znajdowały? Większość to są pomieszczenia mieszkalne dla załogi i pomieszczenia techniczne i magazynowe. Ausgang. Czy z tej strony jest coś, co warto byłoby pokazać poza tą rurą od powietrza? Bo to jest powietrzna rura, tak? Luft. Tak sądzę. Ja myślę, że przede wszystkim to trzeba pokazać ten otwór w posadce, żeby ktoś tam nie wpadł. Tak, to może zacznijmy właśnie od tego. Tutaj należy bardzo na tym obiekcie uważać, ze względu na to, że jakieś 3-3,5 metra mniej więcej dziura jest w tym miejscu, w tym wypadku. Wchodzimy do obiektu, abyście zobaczyli mniej więcej strukturę. Przy okazji, tu jest piętro wyżej i tutaj były prawdopodobnie schody lub zapadnia, kawałek zawalonej ściany. Transport pionowy. To jest kolejna. I tutaj jest bardzo ciekawe pomieszczenie. Dlaczego to pomieszczenie jest ciekawe? Oj, to no, dlaczego to pomieszczenie? Czy to, nie, to przepraszam, to pomyśliłem, już klimat zrobiłem. Ale tu też jest bardzo ciekawa rzecz. To jest coś, o czym wspominaliśmy, czyli jest szyb wycieczkowy. Ewakuacyjny. W razie ataku, w razie problemów w środku można było tym wyjściem wyjść na zewnątrz obiektu. To nie, to ja pomyliłem w takim razie miejsce, o którym myślałem. Czy nie pomyliłem? No nie pomyliłem, Przemek, nie pomyliłem. Jednak. No tak. Czyli dobrze. To jest zbiornik na wodę. Tak. Ja już jestem o tyle mądrzejszy, że kilkakrotnie widziałem takie obiekty, widziałem takie miejsca i tutaj zbiornik na wodę, cała ściana była wyłożona takim metalem i tu była prawdopodobnie zamknięta, prawda? Tak. Bo najprawdopodobniej tutaj była ściana grodziowa i ta woda była w jakiś sposób wybierana tam z wewnętrznej strony. Przechodzimy
do kolejnego miejsca. Zobaczcie tu jeszcze pozostałości po szybach. Nie w sensie szyb jako szyb, tylko tu, tu idziemy. Tu idziemy, pewnie, że tu idziemy. A dlaczego idziemy tutaj? Tu są toalety. To są toalety? Znaczy to, co poniżej, to już są, jest armatura, tutaj sanitarne zbiorniki na nieczystości publiczne. Czyli wchodzimy do toalety, zaglądamy jeszcze w dół, właśnie dlatego też trzeba tu bardzo uważać. I tu prawdopodobnie stały cztery kibelki. Tak. Cztery miejsca. Na górze oczywiście wzmocnienie, możliwość odciągnięcia powietrza lub napowietrzenia tego miejsca. Uważamy tutaj bardzo pod nogi. I na głowę też. Ja właśnie w tym momencie przyładowałem, jak zwykle zresztą. Wyjście na kolejny poziom, wyższy poziom. I wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, z którego są jeszcze dwa rozejścia. Tutaj jest zawalonym sufitem od wybuchu. Tu jest też ucieczkowy, prawda? Wyjście ewakuacyjne. Wyjście ewakuacyjne, gdzie można było dostać się wyżej, na wyższy poziom. To już wychodziło się na zewnątrz obiektu. A, tutaj całkowicie na zewnątrz. No i jeszcze dosyć solidnie zrobione pomieszczenie, w którym też było dosyć sporo rur. No i bardzo ciekawy sufit. Ten sufit, o tym suficie już kilkakrotnie w materiałach mówiliśmy. O, idziemy dalej, uważając oczywiście bardzo mocno, gdzie idziemy i gdzie stawiamy nogi. Tu byliśmy. Tu była maszynownia z wewnątrz. Ale tu też może wejdę, żeby wam pokazać, jakie wielkie kawały skał muru powpadały do środka tego budynku. I tu jest jakiś metalowy zbiornik. Nie wiem, czy to zbiornik na wodę, jeszcze jeden. Wszystko połamane, wszystko podewastowane. No, trzeba było robić próby. Ile to wytrzyma, jak to wytrzyma, z jakiego materiału jest. Uwaga pod nogi. Przechodzimy do dalszej części. Tutaj jest szyb komunikacyjny. Zobaczyć, co jest niżej. Właściwie idziemy wam pokazać, bo my ten obiekt już zdążyliśmy poznać. Jest niesamowicie ciekawy i wejście do bardzo niebezpiecznego pomieszczenia. Tu nie wchodź bez żadnego zabezpieczenia. Zaglądamy na dół, 25 metrów ponad. Także tu nie wchodź, drodzy moi, i to w tym wypadku to hasło działa. Jeszcze jedno pomieszczenie, też nie wiadomo do końca, do czego służyło, natomiast widzimy, że był tutaj szyb. Idziemy schodkami do góry, czyli tak naprawdę ten jeden poziom już możemy wam pokazać cały, znaczy pokazaliśmy właściwie cały. Tutaj niestety wejścia nie ma, bo jest również pozawalane wszystko. Zobaczcie, ile tu elementów jest niebezpiecznych. To już na tyle się ustało, żeby nie stanowiło jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa. Ale możecie zobaczyć, jak to wszystko
wygląda. Przemek to jest jeden z większych obiektów w okolicy. Może nie największy, ale jeden z większych. Standardowy. Tutaj ciekawe jest to, że ta trzecia i czwarta kondygnacja troszeczkę nie pasuje. No podejrzewano, że ten obiekt miał być połączony z systemem. A cóż to jest? Do czego to jest przygotowane? Bo taka dziwna ta ściana. To już przerabialiśmy ten podobne miejsce w Pniewie. Czyli jest to przystosowane pod ościeżnicę. Do dalszej rozbudowy, ewentualnie jakiś dodatkowy obiekt, element obiektu z uzbrojeniem artyleryjskim. I kolejne pomieszczenie, bardzo ciekawe zresztą. Oto Przemek, tylko nie mów mi w tej chwili, że to jest przesunięty sufit. Tak, to jest przesunięty sufit. To, co pokazywałeś na zewnątrz obiektu, to tak wygląda. To jest wręcz niemożliwe. Zobaczcie, wychodziłoby na to, że... Ja to spróbuję przytrzymać. Mógłbyś? Tak. Wygląda na to, że ta część powinna znajdować się w tym miejscu. I to nie mówimy o przesunięciu wielkości kilku centymetrów. Ja podejdę, żebyście zobaczyli. To jest mniej więcej około 1,5 metra. Ten cały sufit, który się tu znajduje, to nie jest dodatkowy kawałek pięterka, tylko on powinien się znajdować dokładnie w tym miejscu. Ten metalowy sufit, który jest na górze, powinien znajdować się nad tym pomieszczeniem. Także możecie sobie wyobrazić w tej chwili, jak wielkie uszkodzenia spowodowały te, nazwijmy to, wybuchy, próby, momenty, w których testowano te obiekty. Wybaczcie, ale muszę patrzeć pod nogi, ale tu przy okazji widać lepiej tą dziurę. O, tam Przemek poświecił. Drodzy moi, obiekt niesamowicie ciekawy, z niebezpiecznej strony oczywiście musiałem przejść. Obiekt niesamowicie ciekawy, ale też bardzo niebezpieczny, także jeżeli przyjdzie wam go kiedyś zwiedzać, róbcie to z bardzo, bardzo dużą uwagą, aby nie okazało się, że będzie to ostatni wasz obiekt. My jesteśmy w pomieszczeniu, które za chwilę opuścimy i wyjdziemy właśnie z tego pancernerka. Na zewnątrz taka ciekawostka, to jest szyb wentylacyjny. Słuchaj, Tomek, to jest... No czekaj. Ja obiecałem ci, że zrobię ci małą dywersję i to jest ten moment. Słuchajcie... I to wytniemy, w tym momencie już wytniemy. Nie wycinaj. Tomek mi tu każe skracać. Czasami te opowieści tracą na wartości, jeżeli chodzi o poznawczą. Jeżeli byście chcieli, żeby coś rozszerzyć, jakiś temat, coś was zainteresuje, dajcie znać w komentarzach. Ja myślę, że Tomek to nie odmówi, nie wytniemy i zrobimy. Będziemy robić. Jeżeli macie ochotę oczywiście coś zobaczyć w MRU, jeżeli chcielibyście poznać jakieś obiekty, albo chcielibyście, żebyśmy po prostu zajechali coś pokazać, to piszcie śmiało. Na pewno to zrobimy. Przemek już
machnął ręką, powiedział: dobra, jak już tak chcesz bardzo, to będziemy to robić. Także mogę was uspokoić. Na razie wyraził zgodę, jeszcze ze mną wytrzymuje. Także będziemy sobie działać. Dziękujemy wam bardzo. Czekaj, odpowiedź jeszcze na pytanie. Nie szyb, to jest kopuła wentylacyjna. No to właśnie mówiłem o tym, że to wentylacyjnie. Tak, wentylacyjnie. No. Czyli też trochę wiem na temat bunkrów. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia za tydzień. Na razie. Cześć.